Jak zapałka. No i tak. Nagrywamy odcinek z tego, z budowy. Lepiej nie, bo nas pip przeprosi. A co ty gadasz? Nie pokazuj tego, kurwa. Matorszyznę. Słuchaj, od początku, odkąd stawiamy tą wiatę, już jest zrobione wszystko, wiesz jak. Lepiej nie nagrywać, no bo na tym się no, później ci doszedł do walą do czego. Dlaczego mi do walą? A co mają do tego? Tędy nie na razie. I taka sytuacja. Kabel tam na górze jest? No, tam wszystko, wszystko na górze jest. Wszystko tutaj. To najwyżej odpiąć ten żółty. No odepnij. I tutaj na tym. Tu tak to złapie. I tu przewinąć trochę na rusztowanie. Kontynuacja w końcu. Co prawda przed żniwami samymi, ale trzeba, żeby stało. Akurat się przydał sprzęt do wnoszenia, jako dźwig działa. Ale gdzieś kręci długo. Długo? No trzeba przepompować. Ciekawe się ten zaworek już, albo się nie rozpieprza. Albo na pompie. Uwaga, nie za wysoko. Słyszy, na górze jest może. Wszystko jest ten. Niżej? Nie spadło. Niżej? Na łobok muszę pierdy pomotek. Na pompie gdzie, mówisz tak. Gdzie są kaski? Tam nakrętka, kask w domu ma ten. Właśnie. Pan prezes. Biały powinien być i reszta żółty. Niebieskie może. Pan prezes, jaki masz kask? Pomarańczowy w domu? Les tam w garażu, czy biały? Ja mam niebieski. Pan biały ma. W robocie. A ty nie miałeś też w domu? Jakieś w garażu? Musimy chyba. Teraz postawimy ten. Deskę przesuniemy. Deskę przesuniemy i. Tu. Ale nie będzie za małe to? Dobra. Dawaj. Tam, tu nie, to tam. A tutaj to będzie. Gru, daj tego kołka. Rzucimy. Tak wysoko pójdzie? Tu, tu. Pójdzie, pójdzie. Sadzawka się zrobiła. No, troszkę odsunęte. Trzeba będzie przesunąć go. Tam coś podnieść trzeba, tu z tyłu. To tu deska do lelki. Ja już bierzemy coś. Jest czy jeszcze coś? Bo tu jest jeszcze kołek. Dobra. Akcja dach na grubo. Dobra, chyba będzie. Lepiej nie będzie. Ja bym tu podstawił jeszcze z tej strony tego kołka. Pięknie się, dobra. Tu podstawił. Dobra. Tylko, że ona jest krzywa, rozumiesz? No, idzie w tą stronę. Jak ty będziesz wchodził, jak zejdzie Stachu, to możesz się gibnąć z tym. Nic się nie bój. No czy wiesz, no słuchaj, no. Ja nie jestem od BHP, także wiesz. Ja tu równoważę. Ja wejdę na kombajn, ze śwagrem dźwigniemy najwyżej. Hopa. Uważaj, nie stawaj na środek. Tu nie stawaj, bo tylko ta jest licha. Po kątach może stawać, być nic nie stanie, ale... Dawaj z tamtej strony mięśnie. Dobra. Powiedzcie kiedy. Może dawaj troszkę. Jest? Nie. Tu jest. No. Tylko tu myślę. Tu może stawać po tym. Co? To na 6 metrów. No ale choćby nawet, że... Od słupka po pół metra. Od słupka po pół metra licz. Od słupka po pół metra musisz liczyć. A ile pan liczył od tego? 31? Ale wiesz, że tam nierówne są. 31, pięknie. No to tak miało być. A nie lepiej było liczyć od słupka? Pół metra równe. Ale czy tam od. To jest wszystko mniej więcej równe. Od środka słupka pół metra. Będę był wtedy najlepszy pomiar. No to jakże jest przykręcone teraz. To no to. No to nie wiem, jakby wyliczyliście tam. Chuj, to można łatę tu się weźmie, czy obetnie się tyle, to tam na pewno nie będzie tyle przeszkadza. No my to wiesz. A tutaj jak dasz, tutaj krokwę dasz. Damy tu krokwę, damy tam i zepniemy łaty, ile ma być. Łaty się rozszerzy na ten, to jest to na ten, więc nie będzie dawał posadzić. Krokwa to może być tu, a powinna być tu nad słupkami, no. A łaty będą wystawać tu dalej. No. Dziękuję, no. Tyle w temacie. O właśnie. Nie znacie się na robocie. To Stachu po liznął 2 miesiące wujka. Liznąłem? No kurwa, czy ja mówię, że źle do chuja? No, no mówię, że liznąłeś 2 miesiące, to masz no. Lizanie to podstawa. No ja, trzeba rozgrzać.
Powiedz, może na te. Masz to? Ten mówi. Może nie wyglądam jak DiCaprio, ale myślę jak Les. No a jak? Krótko i na temat, nie? Jeszcze troszkę przyspawane, nie? Będzie prawie, ale dobra, dobra. Wiercimy. No córka było, tak może być krzywo. Daliście w kręt, żeby to nie latało? Dobra, będziemy trzymać. Tam chyba, żebyście przesunęli, nie? Czy nie, nie? Tu złapiemy, a to się przesunie. Jedną śrubę, jedną. Jedną szpilkę. To szpilkę jedynie. Pod kątem masz, pod kątem. Zaraz muszę ułożyć. O, elegancko. Jak wiertło? A byłeś u mnie po tekiłę? Nie. Pytanie, że pojedziemy po śrubę. No, Steela ci odpalam i tak działa Steel. No jak to trzeba umieć, kurwa, no. Tyle rad korzystam z tego Steela i nie, no nie. No, w sumie idzie lepiej niż myślałem. Co? Idzie lepiej niż myślałem. Co idzie lepiej? No to dźwiganie. I to ułożenie. Śrubę trzeba. Z podkładkami. Nakrętki mam akurat dwie. Nakrętki kupowałem. Ale jest 16? No. Masz. No. Robimy podeścik. Nie Rzegu. Tak, gałganie, nie tak. Załóż go, bo tak wie. To widzi. Kliknij może, żeby ten gwint się nie... Nie udaj to rower składać. My byłem uszczypliwy, ale Mateusz kurwa zaraz się obrazi. Ja muszę coś powiem. No kręci to ten podest wyjebiemy i jeszcze damy pod podem takie belki, byśmy dali. Lepsze, bo to te deski. Jeden chuj to tylko trzyma, to tam. Brakuje deski na środku, a wybiła to mi... No wiem, no. Idę po wkręt. Co? Przemierza świat. Z kamerą? Ten, tylko jak przyszedł do kamerki, ten latarka. Czy jaki tam? No. I tak, robota i idzie jakoś. Jako tako. Co tam, już wróciłaś? Co? Wszystko. To jest wszystko. Jesteś na kamerze, bo nagrywam. Nie, już nie wytnę, nie uciekaj. A ty chcesz tylko takie wcięcie? Tyle tylko chcesz tego łączenia dawać? To by trzeba było łączyć. No ile, na ile wydasz? No ja pół metra bym dał. To 40 cm jest. Na razie zobaczymy jak wyjdą, wiesz. No bo jak mamy... Co to za różnica, czy jak ono będzie się spierać na tej, to czy dasz tyle, czy dasz tyle, to... No ale fizyka jest taka, że... Bo ty chcesz, żeby na krok leżała od dołu, tak? No. No i najlepiej. Albo od góry, w sumie jeden chuj też tak naprawdę. Jak od góry? No ja nie wiem, jakby chcieliście to łączenie robić, bo to nie ma znaczenia. Tak, tu już, tu będzie murłata. Tu jest murłata. Na tym, na kokpie. I się będzie spierało na tym i to dochodzi, no. Dziękuję. A tu weźmiesz tą długą śrubą, najwyżej przepierdzielisz już. Że od razu przez to i przez to i pójdzie jeszcze tam do murłaty. Tam jest może tyle będzie tego siodła. Tyle. Nie będzie takiego kąta. Może być tyle. A to nie wiem, to trzeba delikatne to cięcie. Dlatego bo robimy spadek, przymiar. No wiem, wiem, ale bo spadek jest delikatny. Ile jest? Półtora metra spadek? No półtora nie, metra. Żeby 5,5... teraz złapać to odległości stamtąd tam, ile to było tam. Wtedy sobie możesz wymierzyć, kurde, te. No słupka do słupka chodzi ci? No. To jest 5,5 metra, od słupka do słupka z centrum. Ale ile jest, chodzi, kurde, wysokości jest.
Półtora, tam jest półtora metra, to 75 cm od słupka do słupka. Bo półtora, tu ma 5,5 metra wysokości, tam jest 4 metry i 75 cm od słupka do słupka jest. Jest różnica między tymi, tak? Tak, między słupkami jest 75 cm na wysokości. Tyle jest? Tak. Pół metra było robione? Nie. 5,5 metra jest tu. Te słupki, żebyśmy ścinali tyle. Półtora metra mówiłeś. Co? Tu nie ma pół metra, pół to 5,5. Tu jest 4 coś. Nie. Tak, tak, tak. Od punktu zero jest 4 coś. No to tak czy siak, półtora metra jest w spadku wzięte. Bo 4 metry jest tam wzięte, bo i tak ci się schowa kabina równo, jak wiedziesz. Tam jest, wiecie, półtora metra jest w spadku. Zobacz od kabiny, ile masz? Półtora metra jak chuj jest. Na oko to nie. No to ci mówię, że możesz my wejść na kabinę. Dobra. Ale chodzi o to, ale mamy punkt zerowy wyliczony. No to tak, no to odjąć punkt zerowy, mówicie, że półtora. Od punktu zerowego było 4 coś. Ja dobra, to można odpalić nawet. Weźmiemy na górę. 4,90 coś było. Ja ci mówię, że pół metra, półtora metra spadku żeśmy wtedy robili. Między tymi, między słupkami. Tak mi się wydaje wtedy. Na wideo można sprawdzić, na YouTubie jest też chyba. Mamy ten, jak żeśmy robili właśnie, laliśmy i cięliśmy te słupy. No dobra, to i tak. To najlepiej. Chuj, no nie wiem, no sprawdzimy czy na czy położyć na to i tyle. Co za różnica, czy jest pół metra, czy 0,75, jak tak trzeba przymiarkę zrobić, a i tak wzoru nie mamy, kurwa, żeby to wyliczyć, to... To trzeba tylko skręcić teraz. Skręcamy. No wziął ten Zbyszek. Proszę po inną. Większe pewnie weźmy jakieś. Helikopter. Wsiądzie? Wsiądzie, no. No te odległości tam się rozjeżdżają, może o max kurwa 5 cm. Wow. Słuchaj, to pan kurwa inżynier Mateusz mówi, że pójdzie dach, to się wyrówna. No tak mówiłeś. Taki sam rozstaw czy nie? No dobrze, no dobrze. No ile mamy różnicy? Jak zaczniemy tu, a tam będzie mniej, to no. No dobrze, no dobra, no to co? To co, trzeba rusztowaniec się przejewać tam i tyle, i jedziemy z tematem. Jedziemy po kolei. Czy wiesz, góra będzie taka sama jak na dole, bo żeśmy mierzyli, kurwa, jak w zegarka, akurat co do centymetra było wymierzone te łaty, co są pokręcone między słupkami. No raczej się nie rozjechała teraz, nie? No. No tak było robione, że dolna, dolna ta była równa z górną, to tam było różnicy 2 cm. Mamy czas do wieczora. Co, mamy czas? Do wieczora. Nie, no, do wieczora. O 15 miało być zrobione, miało być pizza, słyszałem. A to jak żeś ty rano przyjechał, mówiliśmy tak. Mówiłeś, że... Nie, że ja to powiedziałem. Nie, no, ty nie mówiłeś tego wtedy. Bo mówię, cały dzień nie będziemy tu robić. No, do 15 już będziemy piwko pić. Już będzie zrobione, tak powiedziałeś. Czekaj, może rozplączemy, żeby... Dobra, tam plus minus. Naciągnij. Naciągnięte? No masz w tym momencie, jak naciągam tak fuj, no to jest 5,49. Ale do środka mierzysz? No ale to można nagiąć. Czyli dobrze jest. Daj łamówek, od razu zapiszę. No to nie wiem czy pisz, bo co jest pis? Nie trzeba pisać, bo one wiesz, chodzą teraz, to możesz no. Nagiąć. To ja bym wolał jakoś dużo. 3 cm. Wiesz, bo patrz, one mogą, można je tu nagiąć na tym. Tylko, że one są złapane, trzeba by to wyjebać, te łaty. No wtedy się popuści z jednej strony i dziękuję. Ja bym na razie zostawił. Na razie bym jedną położymy, to możemy popuścić te łaty potem. Założymy z czystej strony czy co. Staj, zaczniemy zakładać i możemy ją popuścić już, nie łatą, łatę. Tego szubka, 1,5 centa, w tego, w te 1,5 centa, dziękuję.
Kwieje ci się, mówisz? No to małe jest, wiesz. Trzeba by kurwa przykręcić je do tego. Jeszcze mamy takie te wzmocnienia z boku na belkę. Lamy jeszcze, nie? Ale założymy to później na górę. Jak ty położysz na górę? Jeszcze trochę. Dobra, teraz do mojej. Jeszcze trochę. Trzeba wyjebać. Masz wkrętarkę, wykręć. Zobaczymy. Siedzi. Dobrze wycięte. Teraz mamy równą długość między nimi, na górze. To w sumie byśmy mogli teraz pierdolnąć na całe. Tak, no. Trzeba teraz to rozmierzyć też. Rozmierzymy. Rozmierzymy, jeszcze damy po jednej, a potem kombajnem wjedziemy tyłem i już będziemy mogli na kombajnie latać. To co możemy teraz dawać, nie? Tylko tą, Karol, tą muszę przykręcić się. No tak. Łapać wymiar, ile jest, podzielić. Kurwa, ale hangar będzie, ja pierdolę. Nie no, przecież przekątne się tam zgadzały, nie? Słuchaj no, jeżeli odległości będzie tu zgadzać, na dole, słyszysz? Na dole będzie się zgadzać odległość między nimi i na górze praktycznie będzie tam centymetr może różnicy, to przekąta wyjdzie dobra. 49 i pół. 49 i pół. No to ona musi być, te słupki muszą być. Dobra, trudno. Mieliście mierzyć od środka słupka po 50, nie żeby równo było. I tak, mamy aktualizację, bateria się ładowała, bo nie wzięliśmy baterii. Jest, chyba 16 już? Albo 17? Nie wiem, ale szybko czas leci. Mamy aktualizację prac, tak to tu wygląda. O, tata tam kręci, chłopaki tną, no ja czekam. No i mamy czerwone rusztowanie. Zostawcie łapkę i suba, jak się podoba. Następne filmy będą typowo żniwne, nie? Także typowo żniwne praktycznie. Także będzie fajnie. Dobra. Więc kładziemy na górę. Masz flamastra. Mazaka chcesz? I tak, to widzicie panowie, panie. Niepotrzebny, łap. No, robota idzie. Idzie przednia. Odbierz, odbierz. Banan zajebisty. 90 ile tam jest, dwa? No kurwa. Dziewięćdziesiąt. Teletera. Zajebisty. Czekaj. Co? Tu mam naciąć sobie jeszcze? Tam od czoła. To tu muszę odciąć, tu z tej strony. No tu. Tu naciąć, żeby poszła w tamtą stronę. Daj piłę. Bo jednie. Ta i ta. Się śmieję ze sztyla, kurwa, ta piła tyle się cięła. Czekaj. Daj mi, wysuń do mnie trochę. W drugą stronę.
ich masz? Zastosuj i moją filozofię, to będzie działać. Dziesiąt trzy tu jest. Dobra. To jest teraz dwa. Ty kurwo jebano się zawijasz. Pierdolę. Kurwa, na sęka trafiłem. O, przeszło. Sto? Tak, tylko że sęk był w środku. Tutaj przystałem przez dupę. Dobra, to daj, ja przejdę. Posuń się. Nie bój się, daj. Wujek, zobacz kurwa, może se tu... Nie, może se hulać, nie. Dawaj. Wolę B. Może większy lęk wysokości niż ja. Czekaj, ten kabel, żeby ci nie spadł ten pomarańczowy. Dobra. Masz i masz. Dobra. Tak i tak tam trzeba będzie wszystkie przykręcić. Już było na ostatnim tym, żebyś nie miał spróbować, dołożyć ten element z tamtej. Które? Jak się tam pospina ostatnie ten, żeby nie hasać jak tu. To przygotowanie postawić już. Obojętnie. To ryzykować. Obojętnie. Daj to piłę. Co, trzeba kombajn przestawić. Do tamtej strony. Masz na wkręty? Dobra, masz.
92? 92. 92. Pięknie siedzi. O. Gdzie senior poszedł? Kurwa, ale bark już był. Jeden to miałem, wiesz, jeden to mam problem. Naderwany kiedyś miałem i za każdym razem jak przeciążę delikatnie, to 3 miesiące napierdala. I tak to leci. Jeszcze tylko 2 sztuki. Piłę! Piłę trzeba! Nie, dawaj sztyla! Dawaj sztyla! Dawaj sztyla! No dawaj! Piłę! Dziękuję. Połóż trochę i do mnie troszkę. Dobra. Ile tam brakowało centymetr? Jak? Dobra, trochę zęba wyciemla, chuj. Grunt, że siedzi na płaszczyźnie. Teraz tylko złabile. 92? Jeszcze? Oby bez sęka. Co mówisz? Starczy, to ładnie wchodzi. Tamte 2 poprzednie były z sękiem, to nie szły zbytnio.
Siedzi. Masz ten wkręty? Jest jeszcze bateria? Daję tej wody. Po co ci ta butelka na tym? Staniesz na nią i się wywracisz. O kurwa. I tak, jedna za drugą. Jeszcze tylko trzeba z tamtej strony przykręcić te łaty, te krokwy i będzie bajka. I tym akcentem mamy położone belki, ale jeszcze nie koniec. Dobra, to zrzucę wujek na ziemię. Jeszcze nie koniec. Jebnij na tamtą stronę. Bo trzeba... Tylko wydechu nie skrzywuje. Mam jeszcze raz sprzęta. O pierdol. Ale będzie ale hangar teraz, to widać. Zajebiście wielkie. Wszystko wejdzie, co je zapuszczę na drogę, do ruchu. Tą wiatę. Co? Ale jakby była szersza, to jak ty byś zrobił te krokwy? Normalnie. Jeszcze bardziej to pływało. Była szersza, to już by chyba trzeba było więcej słupków. Trzeba by, wiesz co zrobić? Dach kopertowy. Słyszysz? Jakby była szersza, to trzeba by dach kopertowy robić. Dwuspadowy. Tak jak u Bogusia jest. Koperta to ma 4 na te. No to przepraszam, dwuspadowy. Tak jak u Bogusia jest zrobione. No jest, to ma być tylko na kombaj i tam wiadomo, może jakieś grabę. Header się wie, jak chyba, że będę najebany, no. No i tak. Wiata na dzisiaj skończona. Każdy zmęczony. Po robocie jest posprzątane, a my jeszcze jedziemy na fuchę kombajnem, to wam nagramy do końca odcinka, bo nie wiem, ile to materiału się udało nagrać z tej wiaty. No a zwrócimy zawsze skoszenia, parę ujęć najwyżej, żebyście mieli. Usługowo jedźmy, jedziemy u kosić u znajomego tam na szercach też i tak.